Wszyscy czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie z księdzem kanonikiem proboszczem i księdzem kanonikiem parafii głównej uszanej godnej, z której ta się wywodzi, czcigodne siostry zakonne z matką generalną, siostrą przełożoną, prowincjalną, drodzy siostry i bracia zagórzani, droga młodzieży, kochane dzieci. Trzy podstawowe prawdy o tym, jak człowiek powinien odnosić się do Boga, zawiera czytany przed chwilą fragment kazania na górze Pana Jezusa. Pierwsza zasada to mówi o tym, kogo człowiek powinien się naprawdę bać. I Pan Jezus mówi, wcale nie tych, którzy mogą nam odebrać życie. Trzeba się bać Boga, który może nas z powodu naszych win i grzechów skazać na wieczne potępienie. Boga trzeba się bać. Co jest oczywistym paradoksem, ponieważ Chrystus przyniósł wolność, to On mówił, że prawda o Bogu nas wyzwala. Ale jednocześnie wskazywał na to, że początkiem prawdziwej mądrości człowieka jest bojaźń Boga, to znaczy bojaźń, że naszym złym postępowaniem możemy naszego najlepszego Ojca obrazić. Możemy w konsekwencji także skrzywdzić drugiego człowieka i samemu sobie wyrządzić szkodę na własnej duszy. Tego trzeba się bać. I dlatego pośród darów Ducha Świętego, które otrzymujemy w sakramencie bierzmowania, jest także dar Bożej bojaźni. Bardzo ważny, gdy chodzi o kształtowanie naszej pobożności, naszego właściwego odniesienia się do Boga. Druga zasada to konieczność ufności pokładanej w Bogu. To głębokie przekonanie, że nasz Ojciec w niebie, bogaty w miłosierdzie, okaże nam także swoją miłość przebaczającą, ilekroć Go o to przebaczenie z żalem głębokim prosić będziemy. Czyż nie sprzedają 2 rubli za asa? A przecież żaden z nich z woli Ojca Waszego nie spadnie na ziemię. U Was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. I trzecia zasada. Konieczność dawania świadectwa o Bogu. O tym, że się do Niego należy, czy należy, że się jest Jego dzieckiem. Że się ma swoistą dumę z tego, że się jest chrześcijaninem. Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz to się nie zaprze przed ludźmi. Tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Przyznawać się do Chrystusa. Głosić się Jego uczniom. To jest warunek podstawowy tego, że Chrystus przyzna się do nas przed swoim Ojcem i wprowadzi nas do Królestwa Szczęśliwości. Drodzy siostry i bracia, patrząc na wielkie dzieje Kościoła, trwające już prawie 2000 lat, na te najwspanialsze postaci, które stanowią szczególnie niezwykły zapis tych dziejów, możemy odkryć w
właśnie tych, którzy byli zawsze wierni tym trzem zasadom, że była w nich bojaźń Boża najpierw, ale zaraz za tym szło bezgraniczne zaufanie wobec Boga, a wraz z tym zaufaniem dawanie świadectwa o Bogu wszystkim i wszędzie, niezależnie od tego, w jakich warunkach znaleźli się ci świadkowie Boga, ci prawdziwie święci ludzie. Na pewno do nich należy święty arcybiskup Zygmunt Szczerski Feliński, pochodzący ze wschodnich kresów Rzeczpospolitej. Wcześniej stracił ojca, matka została deportowana głęboko na Syberię ze względu na swoją działalność patriotyczną. A on, oddany pod opiekę krewnych, razem z resztą rodzeństwa, znalazł się jako młody człowiek w Paryżu. I tam w 1848 roku, gdy była tak zwana Gwiazda Ludów, usłyszał o wybuchu powstania wielkopolskiego. I tutaj taka mała odwaga historyczna. Gdy chodzi o Wielkopolskę, to były trzy powstania. Dwa zwycięskie. Pierwsze w 1806 roku pod wodzą generała Dąbrowskiego, który przygotował wolny Poznań i Wielkopolskę na przybycie wojsk francuskich z Napoleonem po to, by dalej walczyć o utworzenie, jak się okazało, Księstwa Warszawskiego. Trzecie powstanie to z lat 1918-1919, które sprawiło, że do tej części wschodniej i południowej Polski, już wolnej, mogła dołączyć się Wielkopolska i Pomorze. No i to drugie powstanie z 1848 roku. Szczęsny Feliński, dowiedziawszy się, że Wielkopolanie biją Prusaków, chciał w tym powstaniu wziąć udział i razem z Juliuszem Słowackim przybyli do Poznania, ale już wtedy niestety to powstanie chyliło się ku upadkowi. Ale z zapisów młodego, szczęsnego Felińskiego pojawia się niezwykły fenomen tego powstania prawdziwie ludowego. Rzemieślników i Włościan, i chłopów, którzy szli z kosami na wojnę, ale szli z pieśniami religijnymi na ustach. A gdy zobaczyli po drodze jakiś krzyż czy figurkę świętą, zatrzymywali się, klękali się, modlili. Na szczęsnego to zrobiło niezwykłe wrażenie. Tym bardziej przeżywał tragedię tego upadłego powstania. I ono dało wiele do myślenia, co znaczy siła wiary polskiego ludu. I dlatego, kiedy dalej losy zaprowadzili go do Petersburga, gdzie przyjął święcenia kapłańskie, on zrozumiał, że przyszłość polskiego narodu zależy od rodzin, od wychowania dzieci. A tam na brukach Petersburga znajdowało się wiele polskich opuszczonych dzieci i postanowił się nimi zająć. I dlatego założył zgromadzenie żeńskie sióstr rodziny Maryi. Jakżeż szczególna nazwa, a przede wszystkim jakże szczególne powołanie kryjące się właśnie za nazwą tego nowego zgromadzenia żeńskiego. Rodzina Maryi.
rodzina osób, które chcą żyć na wzór Matki Najświętszej, rodzinnie, a jednocześnie przeniknięte te osoby miały być charyzmatem Najświętszej Marii Panny, u której bez najmniejszego trudu możemy odnaleźć te trzy zasady życia wobec Boga, o których Pan Jezus mówił w kazaniu na górze. A więc wiara w Boga i uniżenie się wobec Niego. Jakaś szczególna, piękna bojaźń wobec Ojca Niebieskiego. To sprawiło, że Matka Najświętsza w chwili zwiastowania, słysząc wolę Bożą wobec niej, odpowiedziała: to ja, służebnica Pańska. Mówiąc naszym językiem współczesnym, znała swoje miejsce w szeregu. Służebnica, pokorna, ale jednocześnie pełna zaufania, że Bóg, który ją wybrał, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdzie, będzie ją umacniał i będzie ją wspierał. A przecież wiemy, że od samych początków swojego macierzyństwa, kiedy dzieciątko Jezus miało zaledwie 40 dni, usłyszała od starca Symeona, że jej duszę przeniknie miecz, że będzie cierpiała. Właśnie dlatego będzie cierpiała, że to dziecko będzie kiedyś znakiem sprzeciwu dla tego świata. I że ona, będąc przy nim wiernie, z miłością, aż do końca, będzie uczestniczyła także w jego cierpieniach. Ale pełna zaufania była dla Chrystusa, Jezusa, najwspanialszą Matką. I była przy nim w tych momentach najtrudniejszych, drogi krzyżowej, umierania i widoku przebitego serca. A potem to zmasakrowane ciało i dziecka spoczywające w jej ramionach. Była razem z nim do końca. Ale właśnie dlatego, że z nim do końca była, stała się Matką Kościoła. Matką tych wszystkich, którzy uwierzyli, że On, Jezus z Nazaretu, który umarł w okropnych męczarniach na krzyżu, jest prawdziwie Bożym Synem, Zbawicielem świata i Odkupicielem człowieka. To wierzyła i w imię tej wiary modliła się razem z apostołami wieczerni wróby na wszystkich. Wstąpił Duch Święty, by ich przemienił i by pełni mocy szli na cały świat głosić o Ewangelii, głosić o Chrystusie, Zbawicielu świata, Bożym Synie. Ci wszyscy, którzy chcą należeć do rodziny Maryi, żyją właśnie tym duchem. Taki duch panował właśnie w zgromadzeniu sióstr rodziny Maryi, powołanych do istnienia w 1857 roku w Petersburgu przez wtedy jeszcze księdza Zygmunta Walińskiego. A potem on sam został poddany niełatwej próbie wiary, jako arcybiskup warszawski. Niechętny powstaniu styczniowemu, kiedy na królu wybuchło, stanął w obronie Polaków i ich prawa do wolności. Wiedział, że ryzykuje, ale się nie umiał. I stąd jego los skazańca nad Wołą spędził na zesłaniu 20 lat. Ale tamten czas nie był dla niego stracony, a na pewno nie był stracony dla tych osób, które
znajdowały się wtedy dla tych polskich zesłańców, które wtedy znajdowały się razem z nim. Bo ich umacnia w wierze. Bo głosił zasady życia miłości Boga i bliźniego. Bo wskazywał, że ostatecznie źródłem naszej nadziei jest to, że kiedyś Chrystus przyzna się do tych wszystkich, którzy za życia przyznają się do Niego. Przeskakujemy kilkanaście lat, kilkadziesiąt, potem kilkanaście lat, które upłynęły od jego śmierci w Krakowie. Do Warszawy już nie mógł nigdy wrócić. I dotykamy niezwykłego roku w naszej polskiej historii, jakim był rok 1920. Wojna bolszewicka. Zmagania o niepodległość Polski. Ledwo co powstała po 123 latach niewoli i rozdarcia. I zagrożona śmiertelnym niebezpieczeństwem. Chcą, jak piszą w swoich rozkazach dowódcy wojsk bolszewickich, na trupie Polski przejść przez Berlin i dojść aż do Atlantyku. Cała Europa miała być bolszewicka. A właśnie w tym roku, 1920, przychodzi na świat 18 maja Karol Wojtyła. Nikt nie wiedział, z czym będą wiązały się losy Polski, świata, Kościoła. Niezmierzone są wyroki boskie. 15 sierpnia w Gniewach na zachód, 50 km od Poznania, dokładnie w Lubosi Krześnicy, dla ta wioska, która potem stała się częścią Gniew, jest poświęcana kaplica Serca Jezusowego i tworzy się nowe zgromadzenie sióstr uszulanych Serca Jezusa Kochającego, które mają zajmować się polskimi sierotami. Urszula Lewochowska przywiozła je z Danii. Sieroty polskich robotników powiedziała, trzeba budować przyszłość narodu, opiekując się dziećmi i młodzieżą. I w tym samym roku, 1920, tutaj w Muszanie Dolnej, powstaje pierwszy ośrodek sióstr Rodziny Maryi. Z tym samym właściwie przesłaniem służenia narodowi polskiemu, katolickiemu narodowi, by uczyć na wzór Matki Najświętszej, co znaczy z najwyższą czcią i szacunkiem odnosić się do Boga, co znaczy zaufać mu bezgranicznie mimo trudności i co znaczy przyznawać się do Niego i uczyć innych świadczenia o Bogu. A przecież te 100 lat historii obecności sióstr pośród was, jak się czyta kroniki, to historia współuczestniczenia w życiu tej waszej, moi drodzy, zagórzańskiej społeczności. Historii niełatwej, naznaczonej najpierw ogromną biedą, niezrozumiałą właściwie dzisiaj, kiedy patrzy się na wasze domy, na wasze ulice, na wasze mieszkania, stroje. Bieda tak straszna, że nawet na naftę, żeby oświecić mieszkanie, nie starczało. Ale jednak była troska o dzieci, o rodziny, o to, żeby trwać przy Bogu, naprzeciw wszystkiemu.
Owoce niełatwe, wręcz tragiczne. Losy podczas II wojny światowej. A potem zbliżający się front i walki między wojskami niemieckimi i armią radziecką z wszystkimi, także złymi konsekwencjami tego, co się tutaj działo. A potem próba znowu odradzania się i znowu czasy stalinowskie. A potem ten wspaniały czas odradzania się tożsamości katolickiej w Polsce razem z tym wielkim programem milenijnym prymasa tysiąclecia, niedługo już błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. I potem dalsze dzieje i obecne. Wiele się zmieniło. Zwłaszcza gdy chodzi o zmiany cywilizacyjne i Bogu dzięki. Ale wiele jest też, moi drodzy, niebezpieczeństw, o których nie możemy zapomnieć, że one są i że one próbują zawładnąć podstępnie naszymi sercami i sumieniami. Pierwsza zasada tej relacji, tego odniesienia człowieka do Boga według Pana Jezusa, to szacunek, nawet lęk przed grzechem wobec Pana Boga. A dzisiaj przestrzegał przed tym wielokrotnie święty Jan Paweł II Wielki. Jakże często, zwłaszcza w Europie Zachodniej, żyje się tak, jakby Pana Boga nie było. A jak Pana Boga nie ma, to wszystko wolno. To wszystko jest możliwe. Nawet te najbardziej niedorzeczne ideologie, które prowadzą do przekreślenia świadomości ludzkiej, tego, czym naprawdę jest małżeństwo i czym jest rodzina. Jakżeż więc cenną jest pośród Was, moi drodzy, obecność, działanie sióstr rodziny Maryi, to zajmowanie się dziećmi od najmłodszych już lat, by pozwolić im wzrastać w miłości do Pana Boga, do Matki Najświętszej, do świętych Pańskich. W miłości także do rodziców, rodzeństwa, do wszystkich, którzy stanowią o społecznej tkance Waszej, moi drodzy, wspólnoty uprzedzonej w jej okolicy. Jakże nie dziękować Panu Bogu za to piękne świadectwo, jakie siostry dawały, dają i sądzimy będą dawać nam w przyszłości, świadectwo Panu Bogu. Dają i uczą dawać. Począwszy właśnie od tych najmłodszych, które już tak pięknie potrafią mówić. Słyszeliśmy dzisiaj dziewczynkę, która nas witała. Długim, niełatwym do opanowania przecież wierszu. Ale przecież za tym, co mówiła ta dziewczynka, kryje się to, co najpiękniejsze. To, co za wszelką cenę trzeba w sobie ocalić. Czym trzeba żyć. Co przekazywać. Mija 100 lat od przyjścia pierwszych sióstr tutaj. Szmat czasu, a jednocześnie krótka chwila, jak słyszeliśmy, bo cóż to jest jeden wiek Bożych oczek. Ale przecież ile ludzi już przeminęło, ilu ludzi zawdzięcza siostrom, ale także miejscowym kapłanom, tym wszystkim, którzy nauczali tutaj o Panu Bogu, ile zawdzięcza, gdy chodzi o rozumienie tego, kim się jest wobec Pana Boga i jakie obowiązki z tego wynikają. Ile ludzi odzyskiwało tutaj równowagę, pokój serca, nadzieję,
poczucie, że dzieje się tutaj naprawdę wiele dobrego. Nie bez powodu wspominałem historię założyciela zgromadzenia, świętego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Doświadczał osobiście, co znaczy zmaganie się o niepodległość Polski. Rozumiał coraz bardziej, że ta niepodległość zaczyna się w ludzkich sercach, począwszy od serc dzieci, które muszą mieć serca czyste i niewinne. I temu służy. Dzisiaj, kiedy mamy nowe wyzwania, kiedy musimy podejmować nowe decyzje, rozumiemy, jak te nasze polskie dzieje, trwające już ponad 1050 lat, są dziejami narodu Chrystusowego Krzyża i państwa, które właśnie z tych fundamentów chrześcijańskiego narodu wyrastają. Módlmy się, moi drodzy, o to, aby kształt współczesnej Polski i także Polski, która nadchodzi, pozostał wierny tym wszystkim wspaniałym świadkom Chrystusa, którzy uczyli nas, co znaczy kochać Boga i Ojczyznę, i co znaczy brać na siebie odpowiedzialność za to, aby małżeństwo małżeństwem prawdziwym było i rodzina była rodziną na kształt tej nazaretańskiej, która swoim ciepłem żyła właśnie dlatego, że była w tej rodzinie Matka Najświętsza ze swoim niepokalanym sercem. Módlmy się o to, moi drodzy, dziękując najlepszemu Ojcu za wszelkie dobro, które tu miało miejsce, za wszelkie dobro, które teraz się też dzieje i za te dobra, które tak bardzo są nam wszystkim potrzebne, gdy chodzi o przyszłość